Hej, takich przypadków to znam bardzo wiele. No oczywiście koledzy, co doradzają, mówią, o, fajna, no, fajna. Nie, no fajno ma dziewczynę, no bo to trochę seksowności mnie jest faktycznie, no, trzeba powiedzieć, że faktycznie jest seksowności, ale ona jest fajna jako koleżanka, jako dziewczyna, z którą można porozmawiać czasami, fajna do załatwienia jakiejś sprawy, fajna do tego, żeby naprawdę może czasami z nią porozmawiać, ale nie fajna do związku. Ja znam wiele takich środowisk, że facet przeprowadza kobietę. Ona no, przechodziła z rąk do rąk. No. Przechodziła tak z rąk do rąk, że nie wiedziała, które to już są ręce. I on przeprowadza ją do pewnego środowiska, a koledzy wszyscy dookoła, no bo od razu widzisz, jakich masz kolegów. Koledzy mówią, no fajna, fajna, no bo trochę biusto odkryła, trochę seksowności. Ale ona jest fajna jako koleżanka. Fajna jaka jest jako, nie wiem, dziewczyna, z którą czasami możesz porozmawiać, ale nie fajna do związku. Ona się po prostu nie nadaje do związku. Ona ma tak zaburzone dzieciństwo, ma tak zaburzoną przeszłość, ma tak zaburzoną głowę, że żeby ją wyprowadzić z tego, to musiałbyś może poświęcić ileś tam lat, może by w jakiś sposób ci się to udało, może po iluś tam latach ciężkiej katorgi, lat pracy nad tobą i nad nią, żeby coś z tego wyszło. Ale po co? Po co, powiedzcie mi, skoro w życiu jest dookoła nas, jakieś tam problemy są różnego rodzaju, to po co kolejny problem brać sobie na garba? Problem, który jest czasem nie do rozwiązania. A nie patrzymy, żeby grać w totolotka, no bo w totolotka też czasami można wygrać, to się zgadza. Ciągle są wygrane, na całym świecie wygrywają w totolotka, w różne loterie. Cały czas ktoś wygrywa, więc to cały czas jest aktualne. Ale powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Dlaczego? To będzie pytanie do was. Koledzy z boku nie widzą tego, jaką on ma kobietę. A wielu z nich, nawet nie powie szczerze, pomimo tego, że nazywają się przyjaciółmi, nazywają się kolegami serdecznymi, spędzili sobą 10-15 lat, nie powiedzą po imieniu, kogo on ma z boku. Odpowiedzcie mi na to pytanie, bo ja znam wielkie, wielkie dramaty tych facetów. Te kobiety doprowadziły tych facetów do wielkich rozterek psychicznych, fizycznych, umysłowych, wielkich dramatów. Wiecie, co robili w tym momencie ci najlepsi przyjaciele, ci koledzy? Mówili, nie no, fajna ma dziewczynę, fajna, fajna, no, seksowna, ładna, ładna. A wiecie, dlaczego tak mówili? Jedni z tego powodu, że kompletnie nie mieli wiedzy, no bo on miał tylko dwie dziewczyny, on kompletnie nie ma pojęcia, o czym on mówi. To jest pierwsza rzecz. A drudzy, ci przyjaciele, którzy krepią cię zawsze po ramieniu, po tym mówią, wiecie, co mu mówili? Wiedzieli oni wszystko, nic mu nie mówili. To są właśnie koledzy, przyjaciele. Bardzo często. Też roześliście ten film, bo to działa w wielu gronach. W całej Polsce widziałem takie sytuacje w wielu miejscowościach. Znam z wielu miejscowości takie sytuacje, takie dramaty, takie historie, że facet po prostu nie widzi, nie rozróżnia kobiety, do czego ona powinna być. Czy do tego, żeby być koleżanką, czy do tego, żeby być matką jego dzieci. A to jest bardzo, 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 bardzo duża różnica. Pamiętaj, że kobieta, z którą jesteś dwie doby, ona musi się trochę różnić od tego, od kobiety, z którą będziesz miał dziecko, z którą będziesz żył ileś tam lat. I to nie może być kobieta, która przychodziła z rąk do rąk i dla niej to było normalne, a kreska była początkiem dziennym. Odróżnijcie to, panowie, naprawdę. I zacznijcie to odróżniać i zamiast się edukować w kierunkach jakichś tam wam, które lubicie, zacznijcie się edukować w tym kierunku. Jeżeli macie z tym problem, zapraszam was na dole na moje szkolenia lub zacznijcie od mojego e-booka, który też jest na dole w linku. To są poważne tematy i tematy, którymi naprawdę trzeba się zająć. Hej!